Dzisiaj w Jaji Podlaskiej w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szkolenie. Szkolenie dla kobiet? Nie, szkolenie dla płatników składek z zakresu ustalania prawa i wypłaty zasiłków macierzyńskich. No tak, ale te zasiłki macierzyńskie chyba bardzo często, najczęściej dotykają właśnie, dotyczy kobiet to. Tak, ale nie zawsze. Jest możliwość, że z takich świadczeń mogą również skorzystać ojcowie dzieci. I o tym dzisiaj też będziemy na tym szkoleniu mówić. O właśnie, o to mi chodziło. To teraz pokrótce, czego dotyczy szkolenie, jakie są ciekawostki, nowości, w pigułce coś być może? Generalnie całe szkolenie będzie się sprowadzało do tego, że postaram się zaprezentować, jakie są obowiązujące w tym zakresie przepisy dotyczące udzielania urlopów macierzyńskich, urlopów dodatkowych macierzyńskich i urlopów rodzicielskich, jakie dokumenty powinny być złożone i dołączone do takiego wniosku i na jakich zasadach Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala te uprawnienia właśnie z tytułu urodzenia dziecka. Takie szkolenie, podobne szkolenie miało już miejsce w Radzyniu Podlaskim. Jakie było zainteresowanie, o co panie bądź panowie pytali? Na co dzień też, gdzie można uzyskać informacje? Tak, rzeczywiście to dzisiejsze szkolenie jest jednym z cyklu szkoleń. Pierwsze odbyło się 2 dni temu w Radzyniu Podlaskim. Najczęściej przedstawiciele płatników składek, bo to szkolenie jest adresowane do płatników składek, którzy we własnym zakresie wypłacają te świadczenia, więc są to duzi płatnicy, zgłaszający co najmniej 20 osób do ubezpieczenia chorobowego. Więc oni jakby sami ustalają uprawnienia do tego typu świadczeń i sami je potem wypłacają. I najwięcej pytań dotyczyło podstawy wymiaru tego typu świadczenia, czyli zasiłku macierzyńskiego, jakie składniki wynagrodzenia ewentualnie należy wliczyć bądź wyłączyć z takiej podstawy. I generalnie pytania też właśnie dotyczyły samego ustalania i wypłaty tych świadczeń. Na koniec zapytam, do niedawna było jeszcze głośno o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Były to kobiety, które zakładały firmę, zachodziły w ciążę bądź były w ciąży i te zasiłki były bardzo pokaźne. One do tej pory są pokaźne, bo w tym zakresie przepisy obowiązujące nie uległy jeszcze zmianie. Jest złożony projekt nowelizacji ustawy w Sejmie. Jest w tej chwili na etapie uzgadniania bodajże projektu na Radzie Ministrów. Są planowane zmiany dotyczące właśnie ustalania wysokości tego typu świadczeń w przypadku osób, które bardzo krótko podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, deklarując jednocześnie wysoką składkę z tego tytułu. Co się z tym wiąże właśnie? Co później otrzymują? Powiedzmy, bo to jest kuriozum prawne. Tak, otrzymują zdecydowanie wyższe niż normalnie opłacające od minimalnej podstawy wymiaru składek świadczenie, które miesięcznie może wynosić kilka tysięcy złotych w przypadku, kiedy na przykład tylko jedna składka na ubezpieczenie chorobowe zostanie opłacona od takiej wysokiej podstawy. Słyszałem o 6-7 tysiącach nawet. Tak. Tak, te przepisy nadal w tym zakresie obowiązują, nie zostały zmienione. Następna istotna ustawa to jest ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czyli ta ustawa, która szczegółowo reguluje kwestie dotyczące już samej wypłaty przysługujących z tytułu urodzenia dziecka świadczeń.